usiądźmy i wysłuchajmy na koniec krótkich ogłoszeń. Po mszy świętej zapraszamy dzieci do stopni ołtarza po błogosławieństwo. Obchody tygodnia w poniedziałek, wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski. W piątek wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej. W tym dniu będziemy oddawać cześć Bożemu Miłosierdzia z racji trzeciego piątku. Także po mszy świętej zapraszamy do salki młodzież na spotkanie, w sposób szczególny tych, którzy przystąpili do bierzmowania. W sobotę wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego, Prasy Katolickiej. Jest nasza gazetka, jest Gość Niedzielny. Zachęcamy do lektury. Składamy także serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Także dziś w sposób szczególny dziękujemy za dzień wczorajszy, piękne przeżycie uroczystości odpustowej, piękną frekwencję na wszystkich mszach świętych, to jest bardzo ważne. Także kapłani, których podejmowaliśmy jako gości wczoraj w liczbie 17, prosili, aby podziękować całej parafii za godne, odpowiednie przyjęcie. Mówili, że znów przyjadą, cieszymy się z tego powodu. Moi drodzy, ja myślę, że tak samo było w waszych rodzinach, że obok tego, że byliśmy tu w świątyni, w kościele, później to świętowanie przeniosło się do naszych domów. Bo o to chodzi, moi drodzy, żebyśmy modlili się tu, a później tą wiarą także dzielili się w swoich domach. Nie wymieniam poszczególnych osób czy grup, które się przyłączyły. Wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować i też wszystkich zachęcać na przyszłość, aby to świętowanie było i w domu, i później w rodzinie, bo to niezmiernie ważna sprawa. Dlatego jeszcze raz jako kapłani wszystkim składamy podziękowanie za piękne przeżycie tego dnia. Na dzisiaj mamy kolejny dzień świąteczny, co moi drodzy jest takim pięknie, się to wszystko ładnie łączy i wpisuje. Dzisiaj jak słuchaliśmy tego listu, prosty list, ale bardzo mądrze powiedziane, świętość jest prosta. Wszyscy powołani jesteśmy do świętości i dziś, moi drodzy, ta świętość polega na tym, że trzeba bronić wartości dekalogu, trzeba bronić godności małżeństwa, rodziny, trzeba niekiedy w tym zagubionym świecie mówić o normalności. I to jest droga na dziś dla każdego z nas do świętości. Nie zrażajmy się niepowodzeniami, ale bądźmy takimi apostołami. Tutaj jeszcze zapomniałem, a chciałem powiedzieć odnośnie wczorajszego dnia, też dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza za piękny wieczór. Wczoraj w naszej chatce było bardzo dużo osób, dzieci piękna, powiedzmy piękne wydarzenie z racji odzyskania niepodległości, piękne przedstawienie. Gratulujemy pedagogom, rodzicom, dzieciom i tak bym też powiedział, kochani rodzice, bo nie wiem, czy oni dzisiaj są w kościele, tak samo jak się troszczymy o tą zewnętrzną stronę, troszczmy się o duchowość swoich dzieci, żeby one miały konkretne wartości. Świętość jest prosta. Niech Pan nam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.